Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, aktor Skip oraz nasz nowy gość Turcjan. Hejo. Dzień dobry. I moi drodzy, fakt faktem, jeżeli chodzi o Project Zomboid, dwójeczka miała wyglądać dosyć inaczej, ale Manoni niestety zrezygnował na jakiś czas z YouTube'a, zresztą ciężko byłoby się nawet zgrać w tej chwili w 10 osób, ledwo się we czwórkę zgraliśmy, tu jeszcze będzie ogólnie Grzesiek, który również dobije już w trakcie gry, dzisiaj po prostu miał problemy z netem, ale myślę, że taka pseudo dwójka na sam początek będzie fajnym zamiennikiem do tego PvP, które miało być, w szczególności, że gramy na masie modów, jeżeli chodzi o mapę. Zresztą męczymy się z nią już chyba ze 3 dni, jeżeli chodzi o ustawienie tego wszystkiego. Więc zwiedzania mamy multum, naprawdę multum. Ta mapa jest gigantyczna, ogromna. Jest co robić. Zaczynamy w styczniu, co jest bardzo ciekawe. Mamy pory roku, 4 pory roku będą reprezentowały mniej więcej status rozgrywki, w którym momencie tak naprawdę jesteśmy, więc myślę, że będzie ciekawie. Dobra, ogólnie mamy kilka takich prywatnych zasad, których będziemy się tutaj trzymać, czyli bazy budujemy sami. Nie korzystamy w ogóle z budynków tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój postaci, składowanie przedmiotów i tak dalej. Staramy się przetrwać po prostu na powierzchni. Wiadomo, looting i tak dalej, wszystko zostaje jak być powinno, no ale reszta będzie już utrudniona. Ogólnie zombiaków powinno być też 2 razy więcej, moi drodzy. No właśnie, widzę, do mnie już się dobiła ta horda. Nawet itemów nie wziąłem, nie wiem czym się bronić. Ja się musiałem oczywiście zombiać. Ja mam już łopatę. Z odpalonym telewizorem na fulla. A ja znalazłem już broń. No też łopatę mam. Ale broń palną. Co? To strzelaj, strzelaj! Na pewno. Kurwa, to jest ciemno jak... I tak noc jest ustawiona na jasną. Co jakiś czas może jakiś błąd wyskoczyć, jak się ktoś skonektuje i tak dalej, więc moi drodzy, nie przejmujcie się tym. Powinno być wszystko w porządku. Chyba. W sumie testowaliśmy ile to? 2 godziny? Problemy techniczne były co chwilę. No właśnie. Widzę, że jeden Skip się w innym miejscu zrespił. No tak, no właśnie nie wiem, mówiłem o tym, że się gdzieś indziej zrespił. Shiro, to nawet nie widzę na mapie. Jestem koło was. No, tylko Aktora widzę. A gdzie wy? Na mapie cię pokazuję. Już mnie coś... Jezu, bo jak wy daleko jesteście. Wiecie co, bo ja chyba grając administratorem... Nie wiem, czy jestem w ogóle widoczny. Ja sobie admina odbiorę. Co to jest? Set access level. Shiro. To wyskoczyło. No już start nie najlepszy, bo zadrapanie na szyi. What the fuck? Jakim cudem? Ej, nie mogę sobie admina ściągnąć. Bo ja tu mam hordę obok domu. Jak ja nie mam czym się bronić, tylko rękami walczę. Nogą! Ej, a teraz mnie widzicie? Widać. To już wiem dlaczego tak było. Hej, jestem uosobniony od was. Zresztą nie wiem, czemu mnie tak zrespiło. Zrespiłem się podobno na tej samej mapie co wy. Na której? No na tej, nie pamiętam nazwy. Ale na tej samej. Dobra, tych zombiaków mam tu w spadery. Powiem wam szczerze! O, jaka z ich broni w końcu. No i tym nie, przynajmniej to spokojnie jest. Tym mogę walczyć. Ile ich tu jest? No, skrzypce. Dobra. Ja już ich poustawiałem, na szczęście. No, jestem pierwszy. Nie, jestem pierwszy. Nieważne. No, już mam 10 za sobą. Ej, wiecie co jest najgorsze? Wziąłem sobie ten perk na wolną regenerację. Jakim trzeba być baranem, żeby tak robić? Co za to kupiłeś, co? Frytki w maku. Grill znalazłem, panowie. Robimy kiełbaski. W sensie wziąłem bystrego ucznia po prostu. I... No, on już wie po prostu, że będzie często umierał i dlatego.
Ja już od razu VHS-y będę zbierał. Ale tak. Plecak już taki fajny. Już plecak masz? Mhm. No bez jaj. Ja znalazłem buteczka. No ja mam łopatę i butelkę, kurwa. Butelka na strzelbę. Ale ciemno tu jest wszędzie. Właśnie, nie wiem czy zauważyliście, ale startujemy 1 stycznia w nowy rok. A właśnie no. Gdzie to sprawdzić? A, czyli to nie są zombiaki. To są ludzie po prostu na kacu, faktycznie. Dużo się wyjaśniło. No. Dobra, pamiętam, wyjąłem stąd. Tu nic nie było. Staraj kierować w naszą stronę powoli. A, idę. Będę przy okazji zahaczał jakieś miasta i inne budyneczki. To jest jednopiętrowy budynek tylko? Jeżeli chodzi... Przez jakieś pole. Zajebiście, wchodzę do pierwszego losowego domu, alarm. A słyszę go nawet chyba. A nie, to chyba od ciebie. Tester był. O, słyszę wilki. O, i się teraz 40. Będzie spokój. Ale... Dobra, pójdę do sąsiedniego. Mapa Louisville. Sprawdź mapę. Kurwa, ale mi się mapa cała odkryła. Ja pierdzielę. No dobra, ja mam mapę odkrytą. Postaram się ją po prostu potem jakoś modowo zakryć. Już nie będę resetował po raz kolejny serwera, zapomnijcie. Jaki po raz kolejny? Ale nie resetowaliśmy nic. Nie wcale. Ani razu. Ja mam tutaj taki problem. Jaki masz problem? Pierwszy domek, już alarm. Nie. No ale ja taki problem mam. A całe hordy mnie ganiają. To dobrze, będzie przynajmniej u nas czysto. Ale słyszałem chyba ten alarm, naprawdę. Biegnę gdzieś się skryć. Tylko nie w moją stronę, proszę. A specjalnie w twoją pobiegnę. Znając życie, tak będzie. Już połowa zombiaków mnie chyba pogubi. Jest mam to na mnie głośno. Sporo ich tu jest. Kurde, ile tych zombiaków. O, ja słyszałem ten alarm w którymś domku jeszcze, nie przy tym, przy którym ja byłem. Jakby nie patrzeć, zombiaki też go włączają, więc wiesz. No i chyba po mojej postaci, dziękuję. Aktor pierwszy. Wygrałeś! Wygrałem. To... Myślałem, że ja będę pierwszy, bo alarm włączyłem. I już trochę się zombie zleciło. Jakbym ja pierwszy nie umarł, to bym nie był aktor. Ale dobre mleczko sobie pije. Panie, proszę nie rozwalać tego okna. Kurwa, jak bujka jest. Jeszcze gnaje gdzieś siedzą. Co tłuczesz, twój dom? Widzę, że mam podobny problem. Tu się tłukła. Czyli czapka spadła. A właśnie, a jak z wodą? Teoretycznie prąd zostanie, że tak powiem, zamknięty 15 dnia, woda 30. Mhm. Więc nie będzie tak łatwo. No, będzie w chuj ciężko. Woda to akurat luzik. Prąd w sumie też. Jest kluczyk do samochodu. Ze spaniem. Ja mam pytanie, czemu te zombiaki są takie aż tak spostrzegawcze? Normalne. Jeżeli chodzi o spanie, to nie potrzebujemy snu, ale możemy spać. Mhm.
We dwie osoby jeszcze się da zgrać, ale we cztery czy w pięć to już będzie mówię za bardzo, więc... Jak czysto, dzielni. Widziałem jakiegoś zombiaka z plecakiem, to bym sobie go postarał zabić. Dobry pomysł. To jeszcze był jakiś złodziej, więc chyba i tu będzie policjant gdzieś. Będzie policjantka. No gdzieś się wypierdolił, więc nie wiem gdzie będzie. Ja znalazłem łóżko. Jest dobrze. Idę zobaczyć, czy samochód odpali. Mam taką nadzieję. Ja wolę poczekać do rano. Garnek zupy, ja pierdolę. Go podgrzej najpierw. Ja chyba poczekam do rano. No, tyle ile tego tutaj jest, to na ciemno nie chcę się pić. Ale żyjesz czy nie żyjesz? Żyję, w sensie drugi raz. A, już się zrespiłeś. Mhm. Gdzie jest paliwo? On nie odpala. O, odpalił. Działa, jest paliwo. No i to ja mogę po was podjechać, bo czego. To pojedź po tego. A które, gdzie ty jesteś? Wyjdziesz o której do drogi? Czekaj, w sumie chciałem tu coś sprawdzić. Ja muszę wiedzieć, czy wyjdziesz, bo ja mam zamiar po ciebie podjechać. Mogę wyjść, tylko czekaj, gdzie to będzie. Wiesz co, poczekaj, bo tu żadnej drogi nie widzę, to jest problem. Była mapa, to by było łatwiej. Tylko do której? U góry czy u dołu? Raczej u góry. Dobra, to muszę jakoś... Tylko zlutuję ten dom do końca. Mam mało paliwa, aktor, więc radziłbym się ogólnie ogarnąć. Ło! On się wystraszył zombiak. Tutaj u góry. To jest zombie, pierdziele. Czy mnie tak nie straszyć, pojebę. Ja zapraszam w moją stronę, bo tutaj... Tak cicho, że... Aktorek... Ja... Wyłaź, bo tu jest od chuja zombie. A dobra, to już sobie nie zlutuję i wychodzę. Ty aż tu podjechałeś? No. Moja postać jest psychopatą, oczy niepokój, ale coś tu się nie zgadza. Aktor, mało czasu. Mega mało czasu. Właź. Jedź szybko. Dobra, ale musimy prowadzić, bo jak nie ma minimapy, to ja nie wiem, gdzie ja jadę w ogóle. Musimy znaleźć jakąś stację paliw. U mnie aktor... A, dobra, nie. Ale mi King Lucian, wyjebał. Podjechać pod ciebie, czy nie? Chyba, że chcę z tym robić. Ja tu jestem okej, także możecie tak? Przyjść nawet sprawdzić ten w zamiarze lutowania rzeczy. To jest naprawdę okej. Ja już jednak zaliczyłem. Ale mi ping tutaj wypierdala, jak tak jedziesz. Dobra, dawaj, rozwalimy je. Trochę ich tu sporo. Dobra, może jednak nie? Pistolecik. Trochę ich jest za dużo, nie? Terek, pamiętasz? No i... To są taktyki przetrwania. Ciekawe, tam był taki pusty. Ale mi tak strasznie łata i przycina tego zomboida, jak tak kręcisz. W sensie nie, że graficznie, tylko netem tak ścina. Już chyba po samochodzie. A jednak nie. Tak. I już jestem ugryziony, dobra. Pierwsza śmierć, znaczy druga śmierć, co ja mówię. Zranienie, krwawienie. Oh fuck. To w szyję. One do tego domku się chciały dobijać, czy...
To gratulacje drugiej śmierci. No, nie ma opcji. Nie przeżyję tego. No, dobra, krytyczne obrażenie, ale jeszcze żyję. O, fuck, fuck. Zdążyłem zegareczek. Zdążyłem podżyć ubranie, na szczęście. Kopać urdu? No, powoli będzie można. Akurat łopatę mam. Dobrze, że są głupie. O, oh, fuck. Jak tu wyskoczy jakiś zombie w tych domkach, to się zesram w trzy dupy. Wiktor, gdzie ty jesteś mniej więcej? Wlazłem do najbliższego domu, tam gdzie się... No, rozbiliśmy. Znaczy, no, ustaliśmy, nie? Rozbiliśmy, dobrze powiedziałeś. Czemu tu nic nie widzę? Dobra, jest dzień, w sumie mogę wychodzić, bo... Jezu! Przed tym ja muszę... Przed tym ja sam muszę... Ale się ty lepiej, kurwa, Link. Ktoś napierdala tych drzwi. Muszę tylko muzykę wyciszyć, bo... Mhm. W sensie tak mi się nie podoba momentem. Jak jest, jak... No? W sensie, jak siedzę... Jak się rzuciłem? Nie, jak siedzę w domku i tak... Ty było słychać, jak się rzuciłem na krześle? Tak. Ja pierdolę. Ale mnie stresują te zombie. Krytyczne obrażenia mam. Fuck me. A kto ten zombie się do ciebie dobija tam? Który? Wiem, jakiś był. Nie, to nie wiem. Ja tak mi się tłukę, bo muszę się w coś ubrać, bo... Mam drugi samochód. Dobra, aktor, chcesz, żebym ci jakoś pomógł, czy nie? Czy cię na razie zostawić? No, ja sobie jakoś poradzę chyba chwilowo, przynajmniej takiej ma, tak myślę. Siedzę i... Tylko nie wiem czemu cały czas w prawym dolnym errory mi wyskakują. Mi też, tak jakby ktoś umierał. No tak samo. No ale nic się nie dzieje. Nie ma nic. Lekko tak ten... Lekki będzie... lag. Muszę dobra, się podlecić, tylko cenię. Pytanie, czy ja jeszcze to przeżyję. Już jestem zainfekowany. Dobra, to zasłaniam chwilowo okno. I za ręką upierdam. Dalej ja mam szyję, niestety. A, no to sobie głową upierdam. Pożyjesz przynajmniej pełnią życia. No. Jak mi długie obuchy wpadły. O, ale tylko plecak turystyczny. Plecak turystyczny, rękawiczki zimowe. Ale fajne. Wy sobie tam radzicie w trzy osoby. Za to ja to kurwa tutaj... Ale my się tak naprawdę pojedynczo tutaj teraz poczymy. Aha. No, no, ja jeszcze z nikim nie widziałem. Ja tam gdzieś wysiadłem. Shiro nie wiem gdzie jest. Ja też w sumie nie wiem gdzie jestem. My jesteśmy obok siebie, tu. Mgłę. O, kij baseballowy. Trochę ich tu było. Ale chyba sobie okulisę wyczyściłem na tyle, że... Let's go, rewolwer. Nabój EMA to jest 38 special. Kurde, jeszcze zamknięte. Puszka fasoli, puszka zupy grzybowej. Martwy szczur. O, o dobre jest. Smacznie. Ażbym, aż kurde, zgłaniałem. Zjadłem. Zobaczył szczurę. No, zjadłbym. KFC. Takie... Drogi martwy szczur. Takie jedzenie i to tanie takie. Podzielisz się z kimś? Brudnym szczurem? No, martwym takim. Czy prawie się i będzie git. Kurwa, jak spierdziela mi to HP.
Dobra, puszka z jedzeniem wzięta. On tak mikro HP. No, ciekawe. Że każde zdjęcie bandaża tak naprawdę dla mnie to już jest chyba śmierć. O. Ja się mocniej się zesram i jest po mnie. Walkie-talkie znalazłem. Można je ale to się nie przyda akurat, no bo... Nie wiedziałem, że tutaj jest walkie-talkie. Jest, jest. Jest spokojna ta okolica. Ja sobie lutuję każdy zamek po kolei. No po prostu jest tak powolna. Spodnie luźne dżinsy. Ubiorę sobie. W postaci jest strasznie zimno. Dobra, ki baseballowy OP. No, jest zajebisty. Jeszcze gwoździami go tak... Nie mam fajków, a jestem palaczem. Dobra, to... A masz fajki? Mam. Ale to nie trzeba chyba palić. Dzień dobry, kolego. Trzeba. Dzień dobry, kolego prawniku. A co to za problem robi, gdy się nie pali? Dostajesz kurwicy. Aha. Dobra, koledzy, tylko pytanie takie ważne, bo przydałoby się gdzieś osiąść, tak, w sensie, przynajmniej do momentu, aż... Zrobić taką bazę zapodową, rozumiem. W sensie, aż do momentu, aż sobie ogarniemy taką budowlaną. Rura metalowa. O, to jest buta z gazem. Nie są już razem. O tym sam pomyślałem. Jakbym znalazł siekierę i młotek, to znalazłem metodowy pręt. Error 11. Ale nie wpływa to na rozgrywkę. Nie, ale wyskakuje co chwilę. Error 7. Error 12. Error 123,5. Error 404. Not found. Kolego prawniku, ty już przejrzałeś tu każdy pokój, tak? Nie, ja tu wszedłem. Czemu kolego prawniku nie rozumiem? Bo wygląda jak... Zobaczysz to, zobacz. Wygląda jak taki kupy. Saul Goodman. Housekeeping. Dobrze się bawicie, widzę. Dobrze. A, coś fajnego. Wrócę się chyba jeszcze do tego warsztatu. Co dajesz? Ten domek już zwiedzasz, co nie? Tak. A coś fajnego mam do ciebie. To masz. O, to coś jest ciekawego. Kurwa, no, nie miałem bandaża czystego. To masz dla kolegi mechanika. O. Dwie wypadły! Co to jedno? Weź jedną, dobra, wezmę jedną weź sobie ty. Ale co? A amunicję chcesz, nie? A okay. amunicji też mógłbyś trochę tam. Skip, oni się dobrze dogadują, trzeba się ich pozbyć. To co, teamy 2 po 2, no. Co ty na to? Jak to się dzieliło? Co ty na to? Na dwa staki. Co wy na to? 2 po 2. Nie wiem, czy dobra chcesz. Na wszystkie. Podbieraj sam. Dobra, 40 sztuk amunicji. Rozsypałem wszystko na trawę. Nie za dobrze wam tam? Ej. A nie wiem, tak. Ty chcesz połowę tej amunicji, bo wyrzuciłeś 2 karabiny. No, ale rzeczy znalazłem ciekawe. Nie umiałem tego rozdzielić, więc bierz wszystko. Ale karabin byś sobie wziął. A to nie umiesz na 2 strzelać? Mam karabin, ha. Nie jesteś Rambo? A jednak nie mam sam puterał, kurwa, na karabin. Dobry, nie było tym oczu. Ja teraz trochę no, nie jestem. Ja mam karabin, pistolet. Pistolet to ja mam. Miałem jeszcze na strzelbę futerał. Myślałem, że jest strzelba w środku, ale niestety nie było. Nie wiem, ty, jak policjant teraz trochę. Oho. Poleciał. O, popatrz, jedzonko. Error 16. Zresztą miałem. Popatrz, mamy tutaj garnek gulaszu. Co robimy? O, ma butelka jest, butelka. Garnek gulaszu, jakieś zupki.
Udała się dzika, robimy. Garnek z wodą, otwierasz do konserw, o to wezmę. O, butelka z wodą. Jak fajniutko, przepysznie. Czemu tutaj kurwa nic nie ma? Jestem ciekaw, czy jestem zarażony, czy nie. O, tu jeszcze jeden jest. A, bo to drzwi nie ma. A, ty już sobie to, ten gulasz gotujesz sobie, tak? Mam młotek. No to ja go nie zjem. No to podzielimy się na pół. Dobra, i będziemy na jedzenie. Dziwne dźwięki słyszę. Bo ty jesteś dalej od nas, dlatego. Bardzo dziwne dźwięki słyszę. Mój młotek. Naprawa samochodów sportowych ledwo. Da. Dobra, muszę umyć te ciuchy. No to na górę. A ta zupa kurwa. Butla z gazem. Gaz z butlą. Nie, to jest butla z gazem. Dobra, wyłączam już. Nie są razem. Rewolwer i amunicja do auta. Chyba ja sobie już połowę wypiję. Mam, nie wiem szczerze, bo mam nabój 9 mm. Masz. I, o, pistolet. Zupa. Mogę cały zjeść? Tak, już powiem. Dobra. Do czapki wody. Zupa. Papierochy. Ale garnek zostaw, nie? Popatrzę. Zupa. Karka nie jedz. Może postawić. Karka nie jedz. Ty masz wąsa. Pokaż ty się. Rumblom Himble. Jest słodyć. Rumblom Himble. Zranienie, krwawienie, infekcja. Świetnie. Dobra. Koledzy, bo mam chyba domek... Nie, czekaj. Szukam takiego domku, w którym moglibyśmy się osiedlić. Byłoby dla nas wygodne. Ty nie pamiętasz chyba. No nie możemy. Ale w sensie... Chodziło mi taki, w którym... Chwilowo w sensie, tak? No tak, bo tak to sobie zbudujemy po prostu jakieś swoje, ale mówię o takich, gdzie... No nie wiem, chyba że chcecie przesiedzieć i na plecakach wszystko nosić wtedy, okej. W lesie! Ja bym proponował gdzieś przy wozie, tak? Żeby akurat jeszcze ryby sobie łowić. Dobra, mam pomysł, choć idziemy rozstawić ognisko. O, super. I idziemy siedzieć w lesie. Ciekawe. Ten, co, kurwa, nie tak się bije. A tutaj już chyba... A tutaj już chyba byli, zwiedzali. Ja tu byłem. Sos pomidorowy, smaczny chyba. Wybił. Dobra, gdzie my możemy iść? Ej, Shiro. Nic nie ma. Ja tu walczę o życie, aktor. Mam dwa pytania. Pierwsze, czemu skip jest? Tak daleko? Gdzie jest? Bo to skip. A po drugie, ja nadal mam mapę odkrytą. Masz mapę odkrytą? Ja też. No to nic nie mówicie, ci też jedni, kurwa. Wszyscy mam odkrytą. No. Przeszkadza. A ja mam też... A komu to? No dobra, no to ma podkryta, no. Ja w połowie tak się wyjaśniło. Dobra, to gdzie idziemy postawić ognisko? Chodź, zapalimy kosz. Kosz będzie naszym ogniskiem. No właśnie, ty, który... Ej, to jak robimy? Cało czwórkowo czy 2v2? Wybierajcie, koledzy. Jak to jesteś pewny, że chcesz? A nie wiem. Pytam się was. Urozmaicenie. Jak to pójść? To już zależy, jak wy chcecie, to mnie to tam. Jak się pałkę naszpikuje gwoździami, to potem ją się tak gwoździami naprawiać. Error 20. Co mi się dzieje? Lekki ból, wyczerpanie, ledwo mogę się poruszać. Ja mieszkam tu.
Okej, to ty się tu wybierz. No, ty mieszkasz tu, śmietnik. Ja mieszkam tutaj i pokazuję na śmietnik. Chyba jednak moja postać jest dosyć mocno chora. Dobra, chwila, ognisko. Tak, HP mi spada. Zombifikacja definitywnie. I druga śmierć aktorku moja. Ciekawe, jaka będzie trzecia. Dobra, tylko już szansy. Będzie trzeba się zacząć bawić w stolarstwo. Jej. No ja bym to wyczyścił z migraków. Dobra, ja bym to w sumie też przelutował, bo śrubokręty, młotki. W sumie? Ej, to teraz można tak teoretycznie. A właśnie, bo nie powiedziałaś jak ze zbieractwem. Jest jakoś pomniejszony, czy jest jak jest? To znaczy, mniej wyczoczy jest. Nie rozumiem, co można myśli. Bo można by było teraz teoretycznie bawić się w te tworzenie młotków i tak dalej, bo miałoby to w końcu sens, bo nie mamy za dużo tego. No tak. Ale czy zbieractwo jest pomniejszone, że będzie nam ciężej te patyki, kamienie, etc. znaleźć? Nie powinno być. Dobra, to chodź tu zlutujemy ten domek. Gdzieś tam w środku jest. Zranienie to nie jest ani ugryzienie, ani udrapanie, prawda? Nie. Nie. Chyba, że się przeziębiłeś. Wtedy to nic nie pomoże. Znaczy antybiotyki. Antybiotyki które... ziemne wziąłem. No. Cały czas mi HP spada jednak. No, górę otworzyłem. Aha, tu gdzie jesteś. Gdzie są te gałgany? Jezu, ci to się kurwa daleko tam podziali. No to tylko musimy jeszcze poskinać. To będzie oddzielny odcinek Adventure for Skip. No już tytuł odcinka. Zobacz jak wykminił sobie jak być tytule odcinka. 500 lat świetnych od Skipa. Jedziemy po Skipa. Grabie. O, grabie mi się chyba za te. Dobra, tylko pytanie, ty masz młotek, czy nie masz młotka? Ja mam młotki. Dwa nawet. To ja idę, mam. To ja idę sobie zrobić. O, no. Tutaj? Jak już jest płot gotowy? Myśmy sobie dokończyli tylko. Dobra, ja idę w waszą stronę już powoli, okej? Okay? A tu. Czyli mamy się nigdzie zbytnio nie przemieszczać. No starajcie się. Ja bym tutaj ten płot dokończył po prostu do morza. Można, tylko ja szukam kamyka albo jakichś patyków, coś. No i do głównej dojechać. No właśnie ogólnie tutaj mamy również kłady i tym podobne, więc... Gorzej z paliwem. Ja samochód mam. Jeden co prawda się już wyjebał, ale drugi jest. No ja chodzę, nie mogę nic znaleźć. Patyków. Kamieków. Jak kucasz to jest łatwiej. I w mgłę jest ogólnie ciężej. Dużo jest tam zombiaków? Tutaj nie bardzo. Za to bardziej gdzie, w lesie są. Tu gdzie mijam. Ogólnie było drewno. Pokazuję, że to nic... Jedzie! Nie przejedź mnie! Właśnie, pamiętajcie, że również tutaj mamy obrażenia od przejechania. Dobra, gdzie mam parkować? Aktor, siadaj, pokaż mi, gdzie tam macie tą wstępną bazę. Ty masz ile na testach, bo pokręciłeś tym kładem. A, no faktycznie. Tutaj jest. Ja bym w sumie to po prostu dokończył ten płot tutaj, co jest zrobione. Ty się tu? Turcjan, ty pokażesz mu tam, czy bo ja bym poszedł w sumie poszukać tego. Idź. Jakiś kamyk. Ja bym ten płot dokończył do morza i mamy dużo terenu do wykorzystania.
Drewno na opał. Albo tu, albo tam bardziej w lesie. No. Zranienie, krwawienie. Kurwa, czemu to się jeszcze nie leczy? Tu byliście już w środku? Tak. Zębiaki. Co ty tam masz w ręku? 26. A klucz. No, tak. A klucz. Myślałem, że to na początku była proca. W ogóle w tej grze jest proca? Że co? Jest w tej grze w ogóle proca? No właśnie nie, ale myślałem, że może jakiś mod dodał. Hmm. A może i dodał. Tu nas nie było. No idę na południe tych domków. Albo huk, idę wzdłuż ulicą w sumie. Ani patyków, ani kamyków, nic. Jak to duży wysiłek, kurwa, z czego ty masz duży wysiłek, chłopie? Pusto. Bo w sumie już bym coś porozbierał jakieś. Ja mam już śrubokręt. Znaczy ja śrubokręt mam, młotka nie mam. Młotek mam. No ja to... No to chodź ci dam. To czekaj, tylko się napiję, mam bo... Mam dwa nawet chyba, sobie pamiętam. Tak, dwa młotki. Ja się wrócę, bo tam widziałem jeden młotek. Zaraz zobaczę, gdzie jest skip. Pytanie, czy skip w ogóle będziesz próbował tutaj? Kurwa, gdzieś on tu jest... Spróbuj! Wiesz co, może spróbuj zginąć się zaraz po tej... Będzie łatwiej. Ty jesteś 1000 kilometrów, kurwa, od nas, człowieku. A mapa i tak już jest gigantyczna. Musieli trzy stacje paliw opierdolić, żeby do ciebie dojechać. Będziemy jechać 3 odcinki do ciebie. No i co tam? No i co tam do ciebie, to dla ciebie to nic. O, masz, są coś do ciebie. Przynajmniej będzie ciekawie, jak się spotkamy w końcu. A który, gdzie ty jesteś? Ja muszę zrobić taki legendarny odcinek, spotkanie z Kipa, czy coś takiego. O, masz. Po paru dniach spotkali z Kipa. No gdzie jesteście? Tablet. Tylko u ciebie przecież. Dziękuję. Na górze jesteście? Jest tylko u ciebie. Gdzie? Nie widzę cię. A, jest to a co aktor? Ja ich szukam, ci się mylą. Dobra, masz aktor. No masz gwoździe? Mam. To dałbyś, to bym sobie dobił do tego. Do kija też. Mam dużo gwoździ. Kto mnie tak walnął? Potknąłem się. A, potknąłem się. Chciał mnie zabić. Masz nagrodę. Mam nagrody. Wysypałem te gwoździe. 60. Jechu. Ty chcesz czasopisem elektronika poziom trzeci? Znaczy numer trzeci, bo to są w sumie te. Ja, inżynier, myśliwy, spawacz. Ale czasopismo? Tak. To ja mam tu dla każdego zombiaka po jednym. Zapraszam. To po jednym. Zombiaka. A, że dla nas. No. Już idę, nie mogę biegać na razie. Jestem lekko upośledzony. Nawet nie lekko. O, wracać się będę. Palec mi zdrętwiał od trzymania ciągle shifta. Zegarek cyfrowy ktoś chce? No nie, ale... Szczerze... W sumie, czekaj, mam młotek, coś bym porozbierał. Chciałem coś powiedzieć, ale po pierwsze mam już zegarek, a po drugie jestem od was. No, ciebie nawet nie pytam, sorry, ale ty nie masz głosu. Boże, jest. Jeszcze piła ogrodowa, nie. Kim teraz... tylko będziesz wielki. Jeszcze teraz piłę musimy znaleźć, ten film, ten piła? Kaset. Mam VHS jakiegoś, czekaj. Drużyna Z. S2.
Gdzie sezon pierwszy? No już był na kanale na YouTubie. U ciebie? Dobra, obejrzę. No niech już 16. A tu brak lasów. O, jak tu dużo jest w środku. Śrubokrętem mogę otworzyć zupę? No. Nieźle. Właśnie dlatego chciałem Common Sense zainstalować. O, let's go, mogę drzwi rozmontować. Młotkiem? Śrubokrętem mam. Tu was nie było chyba. No i pozdro, że zombiaki sobie poszły w pizdu. W sensie zdechły. Jakieś piły, jakieś inne. Tylko piłę trzeba znaleźć. Ej, ja... tu Rucjan. W tym dużym... Chyba byłeś w tym dużym domku, co nie? Którym? Tak, bo mnie... Co to mógł za krzyk? To brzmiało w sumie jak odgłos Tarzana. Bohaterski. Ale pyszna fasolka. W którym domu? Fasolka? Fasolka. W którym domu fasolka? Który dom ci chodziło? Fasolka. Może być i w każdym, jeżeli jest. Brzmi jak program wyborczy PiSu. Fasolka w każdym domu. Smutek. Kurwa, gościu. Jesteś psychopatą, tobie nie zależy. Młotek drewniany, o. Śrubokręt, gogle ochronne. Dwa w jednym. Hamulce zwykłe, a kto chcesz? Maska spawalnicza, piła. Zestawów nie brakuje. Zobaczymy jak długo. Jeszcze przeczytać to czasopismo na samochody sportowe. Ale te zombie to są jakieś do pizdy. Ja je biorę i rozwalam. Czterech już rozjebałem. No, muszę się grać. W sensie czterech nie, że osobno, tylko naraz. To mówię, uczysz się grać. Lub okrętów to jest od cholery. Ale wy aż tyle macie? Lub okrętów? Mhm. Z 5 tu jest? 4? A, no to ja chętnie wezmę. Ja będę miał cały czas, żeby rozbierać samochody. A śrubokręty się chyba nie zużywają, nie? By the way, z naciskiem na samochody, bo na nic innego się nie uda. Chyba moja pozycja jest masło? Tak wolna. Znalazłem kolesia w masce jakieś. Zabijaj go. No zabijam, biorę mu to. Dobra, stolarstwo. Bandana na twarz, bandana na głowę. Witaminki. Dramat. Dramat, ten rodzaj filmów. Tak. O, ale zbiór teraz u mnie, mam bananę. Dramat film na YouTube. Marchewka świeża, kotlet z baraniny. Kotlet z wieprza. Oje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 j
Połowa dobrych rzeczy zostaje. Będzie, bo połowa... ekwipunku jest od Hama już. Aktor, tak samo jak ty w 7 Daysie. A pudełko gwoździ mam.
Może godziną starczy teraz. Na chatkę puchatkę raczej nie. No, książkę muszę tu znaleźć jakąś od stolarstwa teraz, bo bez tego... Nie jestem stolarzem. No to będziesz budował dom. Ja ci odpłacę w samochodach. Czyli jak to? Nie przesiadujemy w domach tych wybudowanych już, tak? Może co? W powietrzu. Nie przesiadujemy teraz na tych domach, które już stały, tylko swój musimy zrobić. Staramy się, nie, no wiadomo, mówię, że czasem tam wiesz, ugotować coś czy coś takiego, to jasne, można. Ale starajmy się, jeżeli chcemy odpocząć czy coś, czy tak wiesz, sobie nawet około ogarnąć, to starajmy się na dworzu. Jazda pojazda nim tom piąty. Co? No. Że jazda pojazdami? No tak, to jest dodany mod na jazdę pojazdami. A, dobra. Ja muszę książek poszukać na stolarstwo. Tak, no wiem, że jesteś stolarzem. Ale też bym się przydał coś budować, co bym. Oko-loko aktor. Gdzie jest? Jeden śrubokręt, drugi śrubokręt. Mówiłem, że jesteś od cholery. Jesteś tam, gdzie ja? Nie wiem, czekaj. Nie jesteś tu daleko z siebie. No nie, nie jesteś tu, gdzie ja. I ja ci powiem, że tak fajnie to wygląda z mapy, jak tak się oddali mapę, bo jest, tutaj jest takie zbiorowisko kropek, jest jedna kropka na środku mapy. No, skip. Pomin. Pomin. No nie, muszę zapalić. No to tylko na dwór. To co jest za tratwa taka na środku wody? Gdzie? U mnie. Podłoga 8x4. Dobra, biorę białe wino i... Dobra, coś się źle wyrenderowało. Dobra, idę krzesła porozbiję. W sumie nie opłaca mi się. Jak nie mam książki takiej, to tak średnio. Zestaw do szycia. Żadnego fajnego plecaka jeszcze nie znalazłem. Za to znalazłem czarne majtki. Aktor, coś dla ciebie. Ej, mał. Dobra, bo prawie bym złamał zasadę, ale... No, właśnie, prawie. No prawie, przypomniałem. Bo bym wspomniał o kimś, o czymś, ale... Dobra, wiem komu to trzeba zostawić. Skipowi. O jak ty. Co? Co zostawiłeś mi? Nie słuchaj go. Ale nawet nie słyszałem, o czym wy mówiliście, bo byłem trochę skupiony. Wybielacz. Coś dla aktora. Nie rób mi tak, proszę cię. Pojawią mnie te zombie. Mówię, że są łatwe. Nie, jakby w sensie, no są łatwe, ale... Jak mi nagle tak wyskakuje, to się tak sram. Chciał wydymać zombiaki, zombiaki wydymały go. Przestań. Przestań, bo ja cię zaraz wydymam. O, jakieś tu obietnice. Nie więcej. Uważaj, bo mu się jeszcze spodoba. Jeszcze raz? Uważaj, bo mu się jeszcze spodoba. Nie wydaje mi się. Ale... Przepraszam, ale tak kusi momentami o kimś. Aktor. Ja cię pokuszę zaraz. O, kolejny rewolwer, jachu. Którego aktor nie umie strzelać, juhu. A ja chodzę z MM9. No to strzelę. Po co tu wbijacie zombie? Czy wy nie rozumiecie, że to czeka was śmierć? O, ale budowka taki amunit, jaki im trzeba. For me. Książek brak.
No i to zresztą jest z tymi zombie. Bo nic tu nie widzę. Łom! Piła! Łomek, łomek. Masz tego pierwszy? Maczeta! O! A twoje ulubione. Moje ulubione. Maczet. A to fajne akurat. Młotek kulkowy, drugi łom. Przeciążony chyba. Tak. Kolejne przeciążenie. Mokro. Mokro mi. Gąsek lol. Kurwa. Co wyrzucić? Co wyrzucić? To jest niepotrzebne. Klucz nastawny potrzebny? Nie wiem. No. I teraz wilgotno. 40 papierosów. Zbieraj dla mnie. No dla siebie też, bo ja też palaczem jestem. A. Ej, straf, to co to było w sumie? To, że co? Bo chodzę sobie po lesie, jakby szukam i znalazłem straf z moda Primitive Survival. Nie wiem. To ja wiem? Weczlitery. Sytyry, awy. Świeże. Daje jedną głodu. Jak wygląda? Wygląda trochę jak początkująca pszenica. Taka strawa, słoma, coś takiego. O, patyki, nie, gałązki. A ja chodzę i szukam książek. Dziwię się, że jak książek szukam. Nic tu nie widzę, kurwa. To zacznij widzieć. Chciałbym. Pro tip. Tak jak mówić do ślepego, ej, zacznij widzieć. I on zaczyna widzieć. No widzisz, takie pro tipy. Shiro uczy i bawi. Ja pierdolę. Jem dżem owocowy. Na prawo pojazdów tom 1. O, to coś dla ciebie, aktor. Czekaj, co? Jaki? Dawaj, bo to dzikus jest. Na prawo pojazdów. Przyda mi się chętnie. No tak, czekaj, bo mówił do mnie skip, czy mówił do mnie Turcy? Ja. Kurwa, dzięki za info. Turcja. Proszę. No i dobra. No i ja dobra. Już ich powoli zaczynam rozróżniać. Że co, powoli rozróżniasz? Że was. Głosem? Ogólnie i nikami próbuję zapamiętać. Aha. Dobra, to Turcjan. Dobra, no to ja sobie przeczytam samochody, porozbieram. Następne papierosy. Jezu, ile tu palaszy jest. I będziemy mogli pojechać po skipa. Tak. Juhu. O ile samochód mi się uda złożyć, bo tutaj to bida. Ja samochód mam. Paliwa szukaj. Dobra, się zamknę w tym pomieszczeniu. Szkoda, że nie da się na klucz. Depresja. Spokojnie, zombiaki nie otwierają. No to, ale... Tak dla pewności. I sobie poczytam. Mam 60 papierosów, tak by the way. To ci na jakiś czas starczy. O. Na długo. Podnośnik samochodowy. Mam brać? Bierz. Wszystko co z mechaniką, nawet klucze do kół. Ciekawe kto mi kurwa odda miejsce w ekwipunku. Jezu, dramat mam z tym miejscem. Zrób wadik dźwiękowy, czasopismo inżynier. No. Cały czas mi zdrowie spada, nie wiem czemu, co się dzieje z... do cholery. Dobra, nie biorę tego podnośnika na razie. Wiem, gdzie jest. Ciążenia może. No właśnie tak niezbyt. Mam no, faktycznie ogromne przeciążenie, ale to nie jest to największe. Kurwa, co tu się stało? Zaczytam.
grupowe czytańsko w pojedynkę. Jaka cisza. No. Każdy się skupia jak na sraniu. Pierwsza pomoc na początku, no to sobie czytam. Jak z szyi szybko krew ucieka, to jest aż niemożliwe. Czekajcie, idę sobie rozciąć szyję. Znaczy, no wiesz, jakby tam jednak przepływają ci te, to cała no, krew. No ale to myślisz, że głupi kawałek materiału by zatrzymał tętnicę? No to, a co? Wątpię. No wiesz, w tej grze to działa. Korzystaj. Błędy zbywania. Aktor, chcesz? Do picia taki pitny. To już ty powiedziałeś. Gąbka. A do czego bym nie... A do czego proponujesz mi to innego? Co mam? Co mam z płynem zbywania? Do zmywania. Do zmywania. O, widzę, że ktoś tu obok mnie chyba lutuje. O, fuck, nie mogę biegać, o nie. Dlaczego masz nie piłę? Masz piłę drugą? Że kto? Ty, aktor? Masz drugą piłę? Nie, mam tylko jedną. Moja postać jest non stop zmęczona, wyczerpana, ledwo mogę się poruszać, nie wiadomo co jeszcze. Chcesz już umrzeć, co? Nie. Weź już umrzyj. Nie marnuj tlenu. Otwórz drzwi. O, jest to zębiaką, chociaż nie wiem, czy one oddychają. Right open. O, łom to łom. Ale nie chcę iść od razu. Trzy razy próbuję i nadal nie idzie. Ciekawą rozgrywkę. Że co? Ciekawą rozgrywkę tutaj mam. Error 25. Error 38. Dobra koledzy, czy ktoś chce jedzenie? Jezu, w końcu otworzyłem to. Mam puszek, picia. Ja mam tak, gazrurkę, siekierę znalazłem! Bo... Ale siekiera czy siekierka? Siekiera. Siekiera, siekiera. O kurwa. Co masz? Co się dzieje? Tomasz. Hej. Co się dzieje? Tomasz, mów. Uciekaj. Co tam jest? No. Zobacz. Ej, to masz tą książkę? O samochodach? Jaką? Może nie w tym momencie, co? Trochę daleko są, to tam wiesz. Chyba jaką byś chciał? Tą pierwszą. No aha, ale to czasopismo mam. Książki nie mam. Dobrze, a bo ja mam przeczytane. Ja myślałem, że ty mówisz o książce tą pierwszy. Bo to jest osoba. Chyba. To jest sportowe. Samochody to już mam przeczytane. Miałem parę tych. Koledzy, ja bym się przespał. Nie mam gdzie. I to tak są drzwi. No dobra, w sumie. O, na dachu jestem.